Siemanko kochani, dawno mnie tu nie było, nie recenzowałem żadnych dań. Nie wiem, czy pamiętacie mój filmik chyba sprzed 2 lat. Wtedy to były paluszki Beskidzkie, natomiast dzisiaj jest to też dosyć taka regionalna, chciałbym powiedzieć, zdobycz. I jest to w sumie dosłownie zdobycz, bo dostałem ją od znajomej ze Szczecina. Paprykarz szczeciński. W życiu tego nie jadłem, a zawsze chciałem spróbować. I stąd ten film, którego nigdy nie opublikuję. No tak, zacznijmy może od pancernej daty produkcji. Ja go dostałem w 2020 roku. Mniej więcej jakiś rok teraz. Rok temu, teraz jak to nagrywam, jest lipiec 2021. No i ten ma datę ważności na 2023, także 4 lata od wyprodukowania. Mam nadzieję, że widzieliście tę datę, bo i tak nie powtórzę tego ujęcia. Więc co? No ja bym to po prostu unboxingował, a potem smarnął sobie kanapeczkę i podzielił się z wami tymi doznaniami. InterSea, tu jest producent. Pozdrawiamy producenta. Najlepsze jest to, że jest paprykarz szczeciński z ryb karpiowatych z łososiem. Czyli są karpie i łosoś, albo są głowy karpi i płuca łososia na przykład, nie? No bo to jednak paprykarz. Woda, mięso łososia rozdrobnione. Teraz pytam skład. Jakbyście się nie skroili, 18% mięso ryb karpowiatych rozdrobionych. Cebula, koncentrat pomidorowy, ryż, olej rzepakowy, sól, papryka ostra, mielona, ekstrakt pieprzu. Może zawierać gorczycę, gluten, mleko, seler, soję. Cały czas zastanawiam się, całe życie mnie zastanawia praktycznie, czemu tam są śladowe ilości serela, soli i mleka w niektórych produktach, gdzie śladu po nich być nie powinno. No ale dobrze, przejdźmy teraz do docelowego punktu. Znaczy jeszcze on jest predocelowy, czyli unboxing. To jest pierwszy krok ku zjedzeniu. Całe szczęście producent zamontował tutaj taką rączkę, która może nie odpadnie zaraz, jak ją tam będę zgibał, to pewnie odpadnie. Za pomocą której możemy otworzyć ten specyfik kulinarny. Otwiera się nawet lekko, więc nie musiałem szukać żadnego otwieracza, bo bałem się, o, galaretka, nie wiem czy to widzicie, ale poruszam puszką, a to stoi w miejscu, jak jakieś fizyczne anomalium. No i najlepsze jest to, że teraz jak to nagrywam, mojej narzeczonej nie ma w mieszkaniu, w domu. Wyjechała sobie na wieś, jest dzisiaj poniedziałek i wraca w piątek. A ta puszka jest dosyć duża. Znaczy ona nie jest wielka, no ale jednak nie zjem tego wszystkiego za jednym posiedzeniem na kolacji, więc no pachnie, w sumie przyjemnie pachnie. Tak powiedziałbym apetycznie nawet, także zostawię was na chwilkę z tą puszką, a udaję się w miejsce, w którym trzymam pieczywo. Tutaj będę kroił i od razu smarował. Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale mam nadzieję, że tak. Zaopatrzyłem się w chlebek. Bardzo dobry. Mam nadzieję, że jest dobry. Taki chrupiący, mięciutki, świeży. Wypieczony dzisiaj. Także, no co? No, spróbujmy ukroić pieczywko. To jest wersja z makiem. Tak mnie coś tknęło. Pięteczka. A to pięteczkę sobie zjem tak po prostu. No, spoko pięteczka. Może jakiś talerzyk, żeby nie jeść jak zwierzę z deski. Do krojenia. Nie wiem, co jest w kadrze, a czego nie ma.
Ale to się okaże po tym, jak wyłączę nagrywanie. Bo mam nadzieję, że włączyłem. Dobra. Nie przedłużając, kolejny kromeczkę. Taką małą na początek. Małą, no bo jak się okaże, że paprykarz jest średni, to nie będę go musiał jeść w większych ilościach. No i co? Nakładamy sobie, dziubiemy. O, jest oliwa, nie wiem, czy to widzicie. Wierzchu była oliwa. No, pachnie tak samo dobrze jak po otwarciu. Smarujemy. No, widać tutaj ślady ryżu. Właściwie nie ślady, tylko jest go, powiedziałbym, sporo. Myślę, że tak objętościowo bardziej. Połowa tego tutaj składnika. No i co? No i paprykarz szczeciński, danie kultowe, a w zasadzie nie danie, tylko paprykarz kultowy z miasta Łony. Przy okazji pozdrawiam Magdalenę, dzięki której mam ten paprykarz. No i co? Smacznego. Próbujemy. Całkiem spoko. Jest delikatny. Nie czuć tej ryby za bardzo. W składzie podobno jest ostra papryka, ale troszkę za mało. Jak dla mnie. Więc skorzystam z pieprzu, który całkiem przypadkiem znajduje się na moim stole. No, no, zajebiste. Zanim skończyłem tą kanapkę, to już zacząłem się bawić tutaj. No, no to co? Chyba że wiecie, że warto zaopatrzyć się w paprykarz szczeciński. No, ja się dzisiaj dowiedziałem, że nie warto nagrywać unboxingów połączonych z degustacją, bo chyba jestem w tym kiepski. No to pa, pa.